Eon czyta. Ze świata czarów. Zbiór baśni, podań i legend różnych narodów. Zebrał i ułożył Edmund Jezierski. Dzwon. Chińskie. Potężnym władcą był cesarz Kan Potężnym, lecz i srogim zarazem. Rządza sławy i panowania pożerała go całego. Dążył więc do nich na nic nie zważając. To krwawe boje toczył z sąsiednimi monarchami, pragnąc widzieć ich u stóp swych wszystkich ukorzonych. To wznosił budowle wspaniałe, oblewając je krwawym potem tysięcy poddanych, zatrudnionych przy tej pracy, a jęczących pod batogami dozorców. Albo też znowu rozkazywał rzemieślnikom wykonać jakiś przedmiot. W razie zaś, gdy mu się nie podobał, kazał ich strasznie karać. Nie spodobał mu się który z mandarynów, wnet oddać musiał głowę pod miecz Katowski lub też sam odebrać sobie życie przez rozprucie brzucha. Zachciało się pewnego razu temu okrutnemu cesarzowi wznieść olbrzymią wieżę, wysokości dotąd niewidzianej, a przytem miała być ona nadzwyczajnej piękności, zawieszone zaś w niej dzwony miały oznajmiać ranek, południe i wieczór brzmieniem tak czystym, pięknym i potężnym, jakiego nikt dotychczas nie słyszał. Zakrzątnęli się żywo dworzanie, spędzili najzdolniejszych rzemieślników z całego państwa, i wkrótce wieżyca wzniosła się aż pod niebiosa. Pozostawało tylko odlać dzwony. Do tej roboty zawezwano najzdolniejszego w całym Pekinie brązownika Tangi. Zdumiał się on wielce, gdy otrzymał wezwanie, by się stawił w pałacu cesarskim lecz i zmartwił się przytem, bo wiedział, że zaprosiny takie nic dobrego nie wróżą. Kryjąc więc smutek swój, czule uściskał żonę i dzieci, najczulej zaś najstarszą córkę, piękną li, słusznie zwaną kwiatem lili, i poszedł do pałacu. W tronowej sali, otoczony mandarynami i wojskowymi, siedział syn nieba Kanti. Gdy stawiono przed nim drżącego tangi, słuchaj, rzekł cesarz do klęczącego przed nim w kornej postawie brązownika, daleko rozbrzmiewa twa sława, Dowiedziesz mi jej, odlewając dzwon o dźwięku takim, jakiego dotychczas ucho ludzkie nie słyszało, a który by mnie zadowolił. Pozwalam ci na trzykrotne próby, gdy zaś się nie powiodą, biada ci. Stanie się pod dług twej woli, o synu nieba. Pobladłymi ustami wyszeptał nieszczęsny Tangi i chwiejnymi kroki wyszedł z sali. Z rozpaczą w sercu wrócił Tangi do domu rozmyślając przez całą drogę nad tem, jakby uczynić zadość żądaniom swego cesarza. Postanowił też nic o tem nie mówić rodzinie, tylko energicznie wziąć się do pracy. Nadał więc, z trudem, co prawda, wesoły wyraz swej twarzy i zawezwawszy najlepszych czeladników do pomocy, zabrał się do pracy. Wykonano olbrzymią formę, stopiono brąz, dodając do niego dla większej czystości dźwięku moc złota i srebra. I wreszcie masę tę całą, przy modłach i błogosławieństwach bądzów, wlano do przygotowanej formy. Po jakimś czasie zastygł metal i wydobyto dzwon z formy. Tan z trwogą i nadzieją w sercu zajął się ostatecznym jego wykończaniem. Dokonał wreszcie swej pracy i dzwon, błyszczący w promieniach słonecznych jak drugie słońce, piękny, wspaniały, ponieśli słudzy do pałacu cesarskiego, gdzie na dwórcu wobec cesarza i mandarynów miała się odbyć próba. Z zapartym oddechem przystąpił tangi do dzwonu i uderzył sercem w bok jego. I rozbrzmiał w powietrzu dźwięk czysty, potężny, uroczysty, jakim żaden z dzwonów pekińskich dotychczas nie rozbrzmiewał. Z podziwem słuchali mandaryni tego dźwięku i już otucha wstępować zaczęła w serce tangiego, gdy cesarz wyrzekł. Czysty i piękny jest dźwięk dzwonu tego, lecz nie jest jeszcze takim, o jakim ja myślę. Czyń drugą próbę, a może mnie zadowolisz. Rozpacz ogarnęła biednego tangi. A nóż się druga próba nie powiedzie? I co wtedy stanie się z żoną i dziećmi jego? Zasmucony, powrócił do domu i gorliwie zabrał się do pracy, by udoskonalić swe dzieło. Po ciężkiej pracy odlał nowy dzwon. I znów zaniesiono go przed pałac cesarski. Z drżeniem przystąpił tangi do niego i uderzył sercem. Rozległ się w powietrzu dźwięk jeszcze czystszy, jeszcze potężniejszy niż poprzedniego. Aż mandaryni i bonzowie z podziwu i zadowolenia kiwać poczęli głowami. Cesarz jednak niezmieniony siedział. Na swym złotym tronie chmura nie zeszła z jego oblicza, i po chwili rzekł: Jeszcze mu brak czegoś, ażeby był według myśli mojej. Czyń trzecią próbę, a gdy się nie uda. Nie dokończył, lecz ze wzroku jego widać było, co czeka nieszczęsnego tangi. Skłonił się biedak do ziemi. I chwiejne kroki, nie widząc nic przed sobą, skierował się do domu. Nie mógł już ukryć zmartwienia swego przed rodziną i ulegając prośbom żony i dzieci, wyjawił im powód jego. W milczeniu wysłuchała li opowiadania ojca i po krótkim namyśle powzięła jakieś postanowienie, bo śpiesznie wybiegła z domu. Na samym krańcu miasta, w małym, pochylonym do ziemi domku, Zbudowanym z bambusu mieszkała znana w całym Pekinie czarownica. hsi Do niej to pobiegła piękna Li i drżącą dłonią zapukała do drzwi. Otworzyła jej nadzwyczaj szpetna staruszka. Z olbrzymimi okularami na nosie i ochrypłym głosem zapytała. Cóż sprowadza do mnie piękną Li? Czyżby pragnęła... Posiąść napój, który by nie, nie przerwała jej żywoli. Więc czego pragniesz? Zapytała starucha. O moja chsitzi, nie niedarmo mówią, żeś mądrzejsza od wszystkich. Ty jedna tylko możesz mi pomóc w mojem zmartwieniu. Tu opowiedziała jej całe swe nieszczęście. Długi czas myślała Hsitsi nad odpowiedzią, aż wreszcie rzekła. O kwiecie lili, rada jest na to, lecz wykonać ją trudno. Dzwonowi brak czystości uderzeń serca dziewiczego, miękkości jego. Potrzeba by serce takie niczem nieskalane złączyło się z brązem. A wtedy otrzyma się dzwono dźwięku czystym i potężnym, jakiego nikt nigdy nie słyszał. Dzięki ci, dzięki o dobrach, Sitsi. Si. Niech Budda zleje na cię wszelkie dobro swoje. wyszeptała Li pobladłymi wargami i śpiesznie wybiegła z chatki czarownicy. Długo zastanawiała się Li nad radą czarownicy. Aż wreszcie projekt cały dojrzał jej w głowie. Nadszedł dzień ostateczny, gdy miano spuścić roztopiony spiż do formy, dzień smutku i trwogi. Tangi, otoczony rodziną, w żałobnych szatach, spalił ofiarne kadzidła przed posągami przodków, poczem w towarzystwie rodziny skierował się do pracowni. Li, w białych żałobnych szatach, Szła obok niego z ogniem w oczach, myśląc o czynie, jaki zamierzała wykonać. Obszerną pracownię wypełniali bonzowie, odprawiający modły błagalne, oraz krewni i przyjaciele. Z olbrzymiego pieca, ziejącego morzem płomieni, wydobyto roztopiony spisz, by wlać go do formy. Gdy zaraz li, uściskawszy rodzeństwo i matkę, ucałowawszy stopy ojca, rzuciła się w roztopiony metal. Przerażeni tem obecni nie zdołali wykrzyknąć i uczynić najmniejszego ruchu, by ją powstrzymać, gdy znikła w czeluściach kotła. Roztopiony metal pochłonął swoją ofiarę. Robotnicy, nie zauważywszy tego, przechylili kocioł i spisz popłynął do formy. Odzyskali po chwili przytomność wszyscy obecni. Lecz już było za późno. Spisz był wylany i wypełniał formę, a z mężnej dziewicy ani śladu. Rozdarli swe szaty rodzice i rodzina i głębokim płaczem i jękami objawiać poczęli swe zmartwienie. Jednak wola cesarska górowała nad nieszczęściem i biedny Tangi z bólem niezmiernym w sercu przystąpił do dzwonu. Będącego grobem cnotliwej córy jego. I wyszedł dzwon tak piękny i wspaniały na podziw, że jeszcze o wiele piękniejszy i wspanialszy od poprzednich. I poniesiono go w uroczystej procesji do pałacu cesarza. Znów zebrał się tłum mandarynów, dworzan i oficerów na podwórcu pałacu, by być obecnymi przy próbie. Wyszedł i cesarz. A przy nim stanął kat w czerwonej odzieży, z obnażonym mieczem w dłoni, gotów w każdej chwili wykonać rozkaz pański. Śmiało tym razem podszedł tangi do dzwonu i uderzył sercem w ścianę jego. I rozbrzmiał w powietrzu dźwięk czysty, potężny, lecz pełen zarazem bólu i żałości. I jak skarga dziewiczego serca uleciał do niebios. Zdumieli się wszyscy słysząc go, zdumiał się i cesarz. Wreszcie, ażeby wyrazić swoje zadowolenie, polecił wydać Tangiemu beczkę złota jako wynagrodzenie za pracę. Lecz Tangi, usłyszawszy ten rozkaz, żywo postąpił ku niemu i zawołał: Zatrzymaj swe złoto, o synu nieba! Mnie ono niepotrzebne, nie zwróci mi ono mojej lili najdroższej. Ja zaś zapłaty za córkę nie przyjmę. Zawrócił się i wyszedł z pałacu, nie spojrzawszy nawet na zdumionego tą jego mową cesarza. Obecni sądzili, że każe on wnet schwytać go i surowo ukarać na miejscu za to zuchwalstwo. Lecz stało się przeciwnie. Cesarz rozkazał zostawić go w spokoju, dzwon zaś polecił zawiesić na wieży. Przywoławszy potem uczonych mandarynów, polecił im całe to zdarzenie opisać w kronikach dla wiadomości przyszłych pokoleń. I od tego czasu, ile tylko razy rozbrzmi w powietrzu potężny dźwięk dzwonu, mieszkańcy Pekinu, wspominają okrutnego cesarza i bohaterską córkę brązownika.